Witam Was, kochani. Zapowiada się niedzielna debata, bardzo, ale to bardzo merytoryczna i ciekawa, ponieważ na niedzielnej debacie będę miał przedstawiciela armatorów, ale będziemy rozmawiać bardzo konkretnie. Ten filmik, który teraz macie, który teraz właśnie oglądacie, zawiera w sobie też film. Film prosto z Sejmu. Tak jak dobrze wiecie, ci, którzy śledzą, we wtorek armatorzy spotkali się w Sejmie ze świtą. Mieli nadzieję, że coś to da, że no, w pewnym sensie oni przedstawią im jakiś plan działania. No i po niemalże dwugodzinnej rozmowie, choć mam takie wrażenie, że to był monolog troszeczkę, no ale po dwugodzinnej rozmowie no niestety stało się to, co się stało, czyli przedstawiciel armatorów kutrów wędkarskich wstał i przekazał taką oto informację. Ja tylko może przeczytam nasze oświadczenie, to będzie oświadczenie dwóch stowarzyszeń, Darłowskiego i Sykesu. I jest ono formą ostateczną, ponieważ rozmydlanie problemu, mówienie o połowach śledzia, dorsza, szproty w rybołówstwie rekreacyjnym to jest jakiś kosmos w ogóle w tej chwili. Tego nie ma, nigdy i nigdy nie będzie. Natomiast cała rybołówstwo rekreacyjne opierało się na zasobach dorszowych, tylko i wyłącznie. Zatem, panie ministrze, pan Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w związku z postawieniem rybołówstwa rekreacyjnego w stan likwidacji, związanym z zakazem połowu dorszy od 1 stycznia 2020 roku oraz brakiem propozycji ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej rozwiązania tragicznej sytuacji armatorów i pozostawionych bez pracy załóg, z dniem dzisiejszym zostaje powołany Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego. Domagamy się odszkodowania dla armatorów jednostek rybołówstwa rekreacyjnego za wprowadzenie zakazu połowów dorsza od 1 stycznia 2020 roku, rekompensaty dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy. I trzeci punkt, możliwość trwałego wycofania jednostek rybołówstwa rekreacyjnego z prowadzonej działalności połowowej. Nie mamy czasu już na dyskusję i oświadczamy jednocześnie, że w miesiącu styczniu 2020 roku zostanie przeprowadzona do odwołania blokada strategicznych portów Wybrzeża Polskiego. Tak będzie. I teraz to samo, panie przewodniczący, takie samo oświadczenie pozwolę sobie złożyć na ręce pana przewodniczącego i pana ministra. I my nie żartujemy. Nie mamy z czego żyć. Nie mamy z czego płacić. Nie mamy z czego po prostu, co mam powiedzieć z załogą. Ja przepraszam, ale rozmowy na ten temat nie toczyły się od 2 tygodni. One się toczyły od kilku lat. I od roku 2013, kiedy wprowadzono 10-letni okres karencyjny, miały być uregulowane sprawy, prawda, formalno-prawne dotyczące rybołówstwa rekreacyjnego. Miały być sprawy uregulowane z Brukselą. Nie zostało nic uregulowanego. I do dnia dzisiejszego, do dzisiejszego posiedzenia też nadal nie mamy nic. Jesteśmy wdzięczni za to, co się udało osiągnąć. Z wielkim trudem i z wielkim kłopotem. Ale faktycznie utrzymaliśmy 8-procentowy podatek VAT, który by rozłożył już dużo wcześniej rybołówstwo rekreacyjne. To dzięki ministerstwu się bardzo mocno udało. Za to jesteśmy wdzięczni. Ale za to, że do dnia dzisiejszego rząd przespał całą sytuację, zostawiając nas z ręką w nocniku, mówiąc kolokwialnie, za to nie możemy podziękować. I tutaj po prostu nie żartujemy. Zrobiliśmy za ostatnie spotkanie protest delikatny we wszystkich portach. 92 jednostki, różne są wersje, 96. Jednym sznurem stanęły. Gwarantuję panu jedno na pewno, że to samo będzie w przypadku blokady portów strategicznych. Nie ustąpimy. Nie mamy innej możliwości. Nie mamy z czego żyć. A pan naprawdę miał czas na to, żeby tą sprawę załatwić wcześniej. Nie, absolutnie nie krytykuję rządu. Nie, absolutnie nie zwalam uwagi, bo obojętnie jakie by nie były rządy, kto by nie rządził, problemy pozostawały te same. I do dnia dzisiejszego pozostają. Dlatego z całym szacunkiem nie macie panowie czasu, bo my go też nie mamy. Dziękuję. No, tak jak żeście słyszeli, zapowiada się, no, że w styczniu będą blokady portów strategicznych, już nie tych naszych małych we Władysławowie czy w Łebie, tylko gazoportu, portu północnego, coś,
o czym wcześniej armatorzy mówili, ostrzegali, że no mają nóż na gardle. Oni w zasadzie nie mają innego wyjścia. Mają ogromne kredyty i dużo innych rzeczy. No i właśnie w niedzielę jeden z przedstawicieli armatorów będzie na debacie i opowie, co faktycznie działo się przez te 2 godziny w Sejmie, co się działo w kuluarach, jakie były rozmowy, no i czy te rozmowy do czegoś doprowadziły. Zapraszam Was serdecznie. Niedziela, godzina 20, jak zwykle debata w formie live na żywo na YouTube. Cześć.